Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie. Zadziałałam, udało się, znaczy wczoraj. Także wiecie, nie ma szaleństwa na nie, bo mówię, dopiero wczoraj to wykonałam. Także już są zmiany w małym Growboxie, tam później przejdziemy. Pozbyłam się też dużej tej donicy. I niestety tego glorka, który w niej był, w tej takiej, wiecie, podłużnej, po prostu posadziłam do zwykłej doniczki. Będę coś kombinować, nie wiem, ale nie mam po prostu miejsca. Choć się starałam znaleźć to miejsce. Także tu podziałałam. Co jeszcze zrobiłam? Coś jeszcze chyba robiłam. Dobra, to znajdziemy to w trakcie. Tak naprawdę, bo ja coś jeszcze... A co ja mogłam jeszcze robić? Dobra, no nieistotne, no. Przypomni mi się w trakcie. Ej, patrzcie, idzie nam liściu. Idzie nam liściu, Boże Święty, jak niedobrze. To całe w ogóle aż szczerniało. Tak, ale tu idzie. Dobrze, dobrze, niech idzie. Tu widzę... Myśmy tu dawno nie zaglądali. Co tu zaszło? Jezu, gdzie tu jest w ogóle? Oje, no dobra, no to nie teraz. Na pewno nie jedną ręką. No i Tosieniak. Tosieńku! Mami! Mami! No, tak. Tutaj widzę... Co to jest? Ja muszę się... do tego zbliżyć. Co to jest? Taka ta pochewka. Wyschło mi to. I znowu oczywiście nie dałam rzepa, nie? No nie dałam, no nie dałam. Ale no dobra, no tutaj nie widzę liścia, tylko to jest ta pochewka. Także lipa. A co tu? O! O! Jest jakaś szansa na coś sympatycznego. No, no na razie gucio widać, nie? No dobra, no dobra. Tam też jest w porządku, tam ukorzeniam. I powiem wam, że mimo tego, że ja obcięłam i on jest tutaj po prostu w wodzie, to ja tutaj nawet nie dawałam super trajwu, bo tu jest parę litrów wody, żeby on w ogóle, wiecie, był w tej wodzie, no nie? Ale mimo to... O, ten liściu nam wyszedł. Także... Nie do zabicia jest to giganteum, nie do zabicia. No i tak, no i tutaj firdasek, prawda? Jeszcze możemy sobie na niego popatrzeć, bo patrzymy na niego tam raptem chyba od 3 tygodni, czy tam od 2, więc jakoś tak, wiecie, mega krótko. Także zerknijmy sobie. I taką nowością jest to, że to jest nasz najnowszy liściu. Tak? To jest ten liściu, który zaczął się tworzyć na Super Trajwie. No a teraz już od zeszłego tygodnia normalnie firdasek dostaje nawóz w pełnej dawce, tylko w połowie dawki kannazymu, teraz już dostał normalnie, wiecie, full wszystkiego, no nie? No także taki nowy liściu się nam zrobił, bardzo ładny. I taki, ten mniejszy taki, też jest ładny, też mi się podoba. No dobra, i tak. Tutaj to jest ta plameczka, która, że tak powiem, dała mi, że dobra, z tym super drive'em to już jednak dość. No i teraz tak, chciałabym zobaczyć korzenie. Korzenie fajne. O! Patrzcie. I nawet już nam wychodzą nowe korzenie. Także jak widzicie, alokazja, tak? Firdasek, czy jakaś tam inna alokazja wcale nie musi oznaczać, że na pewno będą wam korzenie gniły, bo jak widzicie, no nic nie gnije, tak? To są wciąż te same korzenie, które wam pokazuję co tydzień i widać, że rosną one dalej. A tu wiadomo, jest jeden zgniłek, tu go widać bardzo dokładnie, ale ja się tym nie przejmuję, tak? Jest kannazym, niech robi co ma robić, za to mu płacę, nie? Hej! No, no i dobra, słuchajcie, Tutaj mamy tak, że rozwinął nam się liściu, to jest ten najnowszy liściu, a to ciemne, to co ja sobie zrobiłam, już jest całe ciemne, patrzcie. Także skiepściłam, tak. No i tutaj to wygląda tak, więc też jest tak zasadniczo w porządeczku. A wiem, co zrobiłam, słuchajcie, doniczkę zmieniłam, bo przecież on się biedny tak wywracał. Mówię, no zniszczę tego Józka biednego i co będzie? Lipa będzie, także tutaj zmieniłam doniczkę. Rura jest ta sama, tylko po prostu doniczka jest taka, wiecie, bardziej stojąca, no nie? Taka bardziej bezpieczna. No i Józu tutaj proszę takiego liścia nam odpierdziela.
turura taka. Tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego ten listek, on się nie chce, wiecie... On jest taki, nie? Taki skrzywiony. I on się nie chce wyprostować. Także tutaj coś dziwnego. No i tu jeszcze widzę. O, nowy liściu. Więc też jest dobrze. Tutaj, o kurde, blacha. Redzie, bo ja w ogóle tu do ciebie nie zaglądałam. Dobrze. Jest tricolor, dobrze. Aha, a tu? Kurde, jak ja mam tu? Tu jest, tu mało miejsca jest. A tu co? A tu chyba zrobimy ciach, bo i poprzedni listek jest taki... No i dobra, to nie trzeba będzie rzepem mocować. To się wytnie. Elegancko. Dobra, słuchajcie, wstanę. I... Bo tu... O Jezu, jak tu jest mało miejsca. Tu. O, nowy liściu taki. Ładny ma wzoreczek. Ładny. Tak, i tutaj... O, kolejny liściu. No i tak, słuchajcie. O, rany. Cyk. Błagam cię, ty się tam trzymaj jakoś. Proszę cię. Hoja. Ja cię... Trzymaj się tu jakoś. Nie będziesz się trzymać. To może wciśniemy cię tam, co? Współpracuj ze mną, proszę cię. Właź tam jakoś i się trzymaj i nie tłucz mnie. Słuchajcie, fajnie mi, bo w nocy z soboty na niedzielę mogłam już spać spokojnie, już hoja, że tak powiem, opadła. Nawet ten syf tam jest na dole, bo przecież nie posprzątałam. Ale, bo zawsze jest jakieś ale, słuchajcie, nie ma się z czego cieszyć, gdyż, ponieważ, bo ona tu już zapierdziela kolejnym. Tu już zapierdziela kolejny. Mam nadzieję, że... tak do końca nie widać. Bo nie chce mi złapać ostrości. Chcę wam pokazać. O, widzicie? Milion różnych kuleczek? Tak samo tu. Kuleczki. No, tym znakiem te... Kurwa mać. Tu jest kolejne. Widzicie? Także to są trzy kwiatki. Ja byłam... Cztery. Pięć! O mój Boże! Ja umrę! Wyprowadzam się tu! Tu! To są wszystkie... O nie! Tu! Tu! Nie! No! Jeżeli... Zaraz. O mój Boże! Raz, dwa, trzy, cztery, ten tu, cztery, pięć, sześć, siedem, bo tu jest, no nie mogę złapać ostrości, ale tu jest siedem, tego nie mam po co liczyć, bo widzicie, wyschło. To już nie jest takie ładne zielone. A z tego kwitnął poprzednim razem, bo tu też już pusto. Dobra, ej. Naliczyłam 7 kwiotków. Nie widzę więcej. A tego liczyłam? Jest już sama, nie wiem. Ej, ale po prostu już mi się zrobiło gorąco. Jeżeli one wszystkie, a najprawdopodobniej tak będzie, zaczną kwitnąć na raz... To ja nie wiem, ja wychodzę po prostu. Przecież to mnie wykończy, ej. Nie, ej. No. I to jest wszystko obskura. To jest wszystko obskura. Nic innego. Ja się tu, wiecie, jeszcze tak rozglądam. O, ale... Patrzcie, co się dzieje tu. Tylko oczywiście... Muszę, widzicie, tu będzie nam kwitnąć ta,
Ta, którą kupiłam dla kwiatków. Dobrze, może zobaczymy, może się uda. Ej, w ogóle ten liść u choi, jaki on się ogromniasty zrobił, nie? Jakiś taki on był mniejszy. Nie wiem, co tu zaszło. I patrzcie, ten też jest taki duży. Nie wiem, co tu się dzieje z tymi chojami. Coś, ale coś czuję, że muszę przestać was karmić, bo to jest very niebezpieczne, to co się tutaj odfindala. Dobra, ej, dobra, po prostu zostawmy to. Zostawmy to, tak. Co my mamy tutaj? Tutaj mamy takiego liścia, to jest nasz najnowszy liściu. I oczywiście jest i kropelka wody, tak. I od razu się zrobiło takie to, wiecie, mokrenie. Tutaj ten nasz listek i kolejny w drodze, ładnie, ładnie. Tu jest ten najnowszy liściu i powiem wam, że w porównaniu z innymi, no to to jest gigant. Taki, wiecie, no dojrzewamy naprawdę. I nowa rureczka w środku, dobra. Co mamy tu? Tu mamy rurę, dobra. Tu to nie wiem, to jest dla wytrwałych, proszę bardzo. Szukać zmian od zeszłego tygodnia. I tak, to, co zauważyłam tu, co mnie w ogóle nie cieszy. Znaczy tak, cieszy mnie tu, bo tu widzę nowego listka, więc bardzo fajnie. Natomiast to, co widzę, to tu Bella też. I też na samej końcówce. Także tak. I tu też. Tylko że na to już w ogóle będzie ciężko złapać ostrość. Tu będzie chciała robić kolejnego kwiatka, mimo że już raz robiła. Nie pachniało mi to ładnie. Także wszyscy, co uważają, że Bella Variegata ładnie pachnie, może i ładnie, ale zbyt intensywno jak dla mnie. Także, bo faktycznie jej zapach nie był aż tak mocno wkurzający jak obskury na przykład, albo jak karnosy. To przyznać muszę, ale mimo wszystko i tak dla mnie zbyt intensywna. Tylko wiecie, bierzcie poprawkę na to, że jestem alergikiem, więc wszystkie intensywne zapachy dla mnie zawsze są intensywne i dużo bardziej intensywne niż dla was. Więc tak, no i tu patrzcie, no po prostu, no to... Jaki wielki i gutuje. Tak. I tu patrzcie. No po prostu, no serce mi krwawi, co to za szmata jest. Ha! Tak, no niestety. No i tu rureczka. To jest ta rureczka chyba jedna, którą my od 3 tygodni oglądamy. Ona tak se powoli ciśnie, powiem wam. Tak, no ale no cóż, no taki liściu ja się i tak spodziewałam. I tak byłam w szoku, że bardzo długo mi się te liście trzymają, nie? Także, no co, nie? Tu rura nam ciśnie, o, tak, co, o, tu też nam ciśnie, a tu już co daruję. No, a co mamy tu? No tu mamy, widać, wszystkie takie jaśniejsze jakieś listki to są nowe listki, więc na przykład tu coś mamy, tu jest rura, tu jest coś nowego, widać, tu jest coś nowego, tu jest gęsto. Tu jest gęsto. No i te pomyłkowe liście, prawda, dolne. Tak. Tu nam się liść już rozwinął. Ładniutko. Tutaj też nam się rozwinął. Nic w środku, to dobrze. Ładna ona jest. Bardzo ją lubię. No i tutaj moja bidulka, taka tak. I teraz tak. Bo muszę się trochę cofnąć, tylko trzeba sprawdzić, czy można. No patrzcie tu, co nam się rozwija i jaki ładny, jaki inny, że tak powiem, no nie, bo tutaj jest gładki, powiedzmy to, w jakieś tam plamki. Tutaj ma te swoje takie plamkowe. Ja delikatnie sprawdzę, czy trzeba tu coś pomóc. Nie trzeba. Nie trzeba, da sobie radę, a tu przy samej... Nie, da se radę. Dobra, to niech on se robi swoim tempem. Także... No cóż, no zrobiło się więcej najwyraźniej światełka, bo te dwa liście są bardzo ciemne. Mi to nie przeszkadza, wiecie, mi to nie robi. Bo ja się spodziewałam, że im wyżej będziemy źródła światła, czyli lampy, a lampę mam od Bilberry, polecam, kocham tę lampę, no to będzie więcej światełka i te liście powinny być jaśniejsze. No i są. Co my tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć? Bo to już jest chyba wszystko. Jezu, chyba, że ja jestem wciąż przerażona tymi chojami, no. Bo ja wczoraj widziałam dwa kwiatki u tej choi, nie? A my już dzisiaj ich naliczyliśmy 7? O mój Boże, tu są jeszcze!
Tu jest jeszcze. To już sama nawet nie wiem, czy liczyłam. Tu są dwa. Ej, dobra, nie wiem, ile jest tych kwiatków. Po prostu jest ich za dużo i wydaje mi się, że im dłużej tutaj stoję, tym więcej ich widzę. Także... no. Ja się nie cieszę, powiem wam. No. Ale widzę, że tutaj dracena zaczyna nam coś rosnąć. I tutaj... Tak, a tutaj coś tu się dzieje? A tu się nic chyba nie dzieje. Nie. Czyli tylko tutaj w tych dwóch. I tutaj powiem wam, że do tej... do tego kubasa, co ona się tutaj ukorzenia, to ja już zaczęłam uzupełniać ten kubek nie wodą, tylko nawozem, co mam. Żeby było więcej minerałów. No i widać, że coś tam minerały poczuła i nawet coś tyłek ruszyła do tego, żeby zacząć rosnąć. Dobra. Dobra, to już jest chyba wszystko. Jezus Maria, boję się tych choi. Matko Boska, co tu zaszło? Słuchajcie, zmiany są. Ja już szukam włącznika. Gdzie on jest? Mam włącznik. Uwaga, zapalam. Tak. Zmiany są takie, no, jak widzicie, że pozbyłam się tej jednej półki. Udało mi się. Także na razie poustawiałam rośliny tak, jak stoją. Nie wiem, czy to jest finalne, czy jeszcze nie. Domyślam się, że jakieś tam zmiany jeszcze tutaj mogę poczynić, także proszę się nie przyzwyczajać do wyglądu. Reszta antków, którym się nie zmieściły, no bo logiczne, mam nadzieję, jest dla was to, że skoro pozbyliśmy się jednej całej półki, no to wszystkich antków nie pomieszczę. Resztę sobie wcisnęłam na razie tam, ale to też nie jest finalne, bo będę tutaj coś zmieniać, żeby one nie stały mi tam, tylko może raczej tu. Także wiecie, no to tam, powiem wam szczerze, że wczoraj bardzo chciałam. I jak się wzięłam tak gwarnie za robotę, to się okazało, że zrobiło mi się tak mega duszno i tak mega źle, że zrobiłam to, co widać, nie? I jakby już po prostu resztę zostawiłam. Wczorajszy dzień był tak dziwny, bo w sobotę tutaj u mnie w Warszawie, znaczy no ja jestem 15 km od centrum Warszawy, także to nie jest takie, wiecie, Warszawa, Warszawa, nie? Ja jestem we wsi pod Warszawą. W sobotę było 34 stopnie, a wczoraj tam raptem 22 czy 23. Różnica po prostu kolosalna. A wiecie, ja się robię coraz starsza, nie? Także wiecie, zaraz będą wahania nastroju, wahania pogody, wahania wszystkiego, nie? No, dobra, słuchajcie. Więc tak, tutaj sobie poprzestawiałam, poustawiałam. Tutaj te dwa na pewno stoją w tym samym miejscu. Tutaj nam ten Noid zrobił bardzo ładnego listka. Co się dzieje? No jakaś tam kłótnia jest, powiem wam, na klatce schodowej i pies sąsiadki się denerwuje. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że jak Luśka w cudzysłowie wyzdrowiała, to psa sąsiadki, właśnie tego, co tam szczeka na samej górze, też go uczuliło. I jakby jestem w 100% pewna, że to miasto spsikało czymś, coś tu nasze, że tak powiem, takie przydrożne trawniki, czy coś, bo wiecie, jak jest ulica i ten pas taki zieleni, no nie, a potem dalej jest chodnik, to tu na samym rancie przy ulicy jest wszystko popalone. I to widać, bo tutaj macie normalnie żółte trawsko, wypalone, po prostu suche, a za chwilę obok, kawałek dalej, prawda, zanim dojdziecie do chodnika tym pasem zieleni, normalnie jest zielono. Także co się wydarzyło, że całe ulice, że tak powiem, przy ulicy są takie? No nic, prawda? Jakiś oprysk. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Także tutaj, nowy liściu i ja cały czas czekam, bo ja liczę na to, że z tego wyjdzie coś pięknego, bo matka nowe swoje liście miała mocno czerwone, takie wiecie, intensywne czerwone, a tatuś miał mega ciemne, więc ja cały czas tu czekam, aż coś tu się wydarzy takiego lepszego. Tu mamy liściocha nowego. Tutaj ten dojrzały taki, ładniutki, ciemniutki, elegancki, proszę, dostojny taki. Tu jest ten od Izy. O, tak. Tutaj mamy co? Tutaj mamy tak, o. I kto ty w ogóle jesteś? O, od Agnieszki zwanej Agatką. O, to te też mam duże pokłady nadziei, że to będzie ładne. Tak, tutaj mamy coś. Nic.
Nic. Chociaż tu jest jakieś takie małe zgrubionko, to może coś tu będzie iść. No ale na razie nic nie widzę. I tutaj zauważyłam, w tej biedzie mojej... Opatrzcie, wyłazi taki ciumpol tu boczkiem, śliczny taki, słodziutko. No i dobra, no i dolna półka wygląda tak, że przestrzeni to teraz ma sporo. Mam dwa liście oczywiście spalone. No nie dziwne, no tutaj jest lekko przypalone, już zaczęło się palić. On był tak zgięty, znaczy jest tak zgięty, bo go lampa tak zgięła. No i tu leżeliśmy też, że tak powiem, całkowicie na lampie, więc tu są dwa spalenia. No i ten liść jest gigantyczny po prostu, więc zostawiłam tutaj tego antka. On tutaj też przy okazji ciśnie z nowym liściem. Co my mamy tu? Zaraz, czekajcie, bo ja się nie mogę ogarnąć. Tutaj, no właśnie, to jest to. Tak, ten spalony. Bo on tutaj też ciśnie z liściem. O, dobrze, 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 dobrze. Tutaj Błażej robi liścia, kwiatka odcięłam, także kwiatka już nie ma. Tutaj ta mieszanka właśnie z luksem od Ewy. Też piękny listek, bardzo ładnie. Tutaj mamy Magnificum Varroquinum i tutaj powiem Wam, że liść zablokował się w pochewce i jak widzicie tutaj to jest pochewka, tak, a tutaj nie ma liścia, bo zablokowała się w pochewce, a ja nieogarnięta nie widziałam. No i tu królowa, mimo braku pochewki, tak, bo ja musiałam wyrwać wtedy całkowicie tą pochewkę. No i liściu może będzie w końcu, wiecie, proste, nie? Bez udziwnień, bez udziwnień. No i tak, schodząc tutaj sobie na dół, to tutaj mamy Goga, który robi nam rurę. Nie widzę żadnych pogryzień. Także może będzie dobrze, może będzie dobrze. I tutaj, o, widać liścia, bardzo ładnie. Także wydaje mi się, że i korzonków robi się więcej, bo, że tak powiem, ten listek nie zamiera, no nie? Tak. No i tutaj dałam te swoje maluchy, tam się takiego, wiecie, nic praktycznie nie wydarza. Teraz tutaj przestawiłam tego... Palidiflorium? Nie, Vatiliflorium. Także tutaj go teraz przestawiłam, niech on sobie będzie tu. Wiecie, do lampy i daleko, no nie? Nie dotyka. Więc może nie będzie się palić, zobaczymy. Tutaj Błażej numer 2, zabierz mnie, bo nie rosnę, proszę, rosnę. O, tu. Tak, 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 tak. I tutaj dałam swojego fiutkomiki. Nie wiem, nie po drodze mi z nim strasznie. Może powinnam go dać tu? Chociaż jaka to jest różnica? No w sumie żadna. No dobra, no nieważne. No i tu. Jest piękny. Jest naprawdę piękny. I zmiana doniczki na większą, żeby była większa osłonka, bo po prostu życie mi uratowało. Już nie muszę tutaj przychodzić i się martwić, że codziennie widzę, że jest pusto. Nie, już nie, już nie. I tutaj, słuchajcie, normalnie... Wow, nie dość, że jaki ogromny, to jaki ładny. No co prawda ten kolor, wiecie, mój telefon troszeczkę czasem kolory podkręca. I tak jak na przykład mój paznokieć teraz w kamerze wydaje mi się taki różowo typu Barbie, tak on różowy nie jest, tylko fioletowy. Także wiecie, tutaj zachodzi czasem przekłamanie kolorów i tak jak w kamerze widzę, że to jest ciemna zieleń, tak naturalnie widzę, że to jest taka bardzo jasna zieleń. Także coś tutaj nie pykło, coś mi tutaj miesza kolor strasznie, no ale jest przynajmniej duży, jest przynajmniej ładny i teraz tak, bo... tu może tędy? O, widzicie? I fyrdasek robi liścia, także to, co było tu uschnięte, ja myślałam, że to jest rurka. A tu się okazuje, że nie wiem, co to jest, to uschnięte, ale rura ciśnie. Także może będzie dobrze. Aha, i zapomniałam Wam powiedzieć, że tam jeszcze rzepikiem oczywiście Dioscorea doczepiłam, ale to już mogliście widzieć. Także ja się teraz trochę cofnę w tył, jak się da, bo tu już jest oczywiście Tosiek. O, Tosieniek. Tak, jest Tosieniek, no. No i tak, słuchajcie, zacznijmy od Luśki. Z Luśką jeszcze był taki mały epizod z gorączką, ale to przeszło i jakby już temat nie wrócił, no nie? Wszystko już w porządku.
Natomiast mówię, natomiast piesek sąsiadki dostał identycznych objawów i najgorzej było to, że to, że oni te objawy takie już jak ja zauważyłam u Lusi wcześniej, to oni dopiero zauważyli w piątek. Tak, więc pojechali w piątek do weterynarza, no i teraz kolejną wizytę u weterynarza będą mieli dziś. No nie, także biedny piesek, no w ogóle wszystkie te pieski są biedne. I wiecie, jak tam rozmawiałam ze znajomą, to ona też mówi, że słyszała, że mnóstwo piesków po prostu jakieś takie dziwne stany alergiczne i tak dalej. No i mówię, mamy pasy zieleni normalnie, wiecie, tuż przy krawężniku wypalone, także czymś popryskane było, zapewne czymś właśnie na komary albo czymś nawet i od chwastów, nie wiem, no nie, jakby dziwne to. No ale cóż, znowu się takie coś wydarzyło i jakby bardzo szkoda, że miasto nie poinformowało, bo wystarczyło dać jakąś informację, taką wiecie, wśród ogólną, to by po prostu może ludzie, wiecie, bardziej zwracali uwagę, a tak wychodzicie sobie z domu, nie macie pojęcia o zagrożeniu, a nie jesteście w stanie przewidzieć wszystkiego, nie? No i takie potem są kwiatki, także tak, no ale dobrze, że z Lusią już jest okej, no nie? Także to mnie cieszy. No i tak, w czwartek, słuchajcie, zrobimy to, co chciałam zrobić w zeszły czwartek, czyli... A czekajcie, a czy to przypadkiem nie wychodzi teraz, żebyśmy oczyścili filtr? Okej, dobra, to jeżeli wychodzi, że to są 4 tygodnie, to oczyścimy filtr, a jeżeli nie wychodzi, ja to sprawdzę, bo się nie przygotowałam do filmu, jak zawsze. Tak, to zrobimy sobie tutaj przegląd, bo ja to wszystko chcę tutaj poprzemieniać, żeby mieć miejsce na te antki, które pchałam tam. Wiem, że gówno widać, bo jest po prostu ciemno. No i tak, także tak. Mówię, ta pogoda w te lato jest bardzo dziwna, bo jest albo mega upalnie, albo mega zimno. Nie ma nic pomiędzy. O co chodzi? Po prostu o co chodzi? Albo mam się dusić, nie? I mózg po prostu mi paruje i się topi, albo ma być mi zimno, że wiecie, że ja szukam i kombinuję jakieś bluzki na dłuższy rękaw, nie? W lecie! Ej! Co się dzieje? Co się dzieje? No. Co jeszcze mądrego mogę wam powiedzieć? A, słuchajcie, zauważyłam na Ferdasach przędziorka w piąteczek, tak, także zrobiłam oprysk tym zielonym Ferdasom. Coś tam... Coś niefajnie. I nie wiem dlaczego, bo wszystkie korzenie mają, tak? Widzieliśmy to, sprawdzaliśmy to. Wszystkie żyć dostają, więc w teorii powinny być zdrowe, tak? Odżywione. Skąd przędziorek? Nie wiem. Nie wiem, ale no zrobiłam ten oprysk, tak? Niech już będzie. Zresztą mówię, dziwne rzeczy się w ogóle dzieją w tym mieszkaniu, bo wilgotność jak mi wzrosła, tak teraz nie mogę się jej pozbyć. Zupełnie. Nawet jak były te upały, to nie mogłam się pozbyć wilgotności, która mi mocno wzrosła. No o, wiecie co wam powiem? To takie zabawne. Wiecie, mój pan Paweł nie jest zbyt roślinny. W sensie, wiecie, jemu nie przeszkadza, że ja tutaj mam. Co prawda on twierdzi, że mogłoby być trochę tego mniej, bo faktycznie czasem jest tutaj zbyt naćkane i wiecie, nie wiecie na co patrzycie, to jakby mam to samo zdanie. Nasrane, tu jest tego za dużo. Ale wiecie, on nie jest jakiś tam roślinny, żeby pójść do sklepu i wrócić do domu z roślinką. Chyba, że ja poproszę, żeby kupił coś, tak? Ale tak wiecie, sam nie pójdzie i nie kupi, jakby on nie odczuwa potrzeby. No nie jest roślinny, nie? Nie interesuje go to. Ale to też nie oznacza, że mu to przeszkadza, bo mówię, nie przeszkadza. No i wiecie, w kuchni stoi dół tego giganta i czeka na moją Alicję. Ala będzie dopiero w środę. Ale wiecie, no on tam sobie stoi bezpiecznie, ten gigant. I czeka na Alę, nie? I obok stoi dół tego, co stał tam, pinka tego mojego, no nie? Mówię, też zostawię, Ala sobie przyjedzie, Ala sobie go zobaczy, obejrzy i zadecyduje, jak nie to kosz. Słuchajcie, wiecie, znacie moje zdanie na temat Pink Princess. Także wiecie, to kosz to jest najlepsze rozwiązanie. Ale może Ala będzie chciała. No ale nieważne, słuchajcie, one tam stoją i wiecie, i one codziennie gotują, nie? No i Paweł robi sobie kawę wczoraj, nie? I dotknął się do giganta, tak wiecie, ręką, nie? Dotknął się do giganta i mówi, mokre. Mówi, skąd mokre, nie?
No i mówi do mnie, że zalał sobie tą kawę. I tak patrzę, a tu każdy liść jest mokry. Nie? Mówię, no bo widzisz, no przyszedłeś i się roślinka popłakała, że żeś przylas, nie? A on mówi, że ale co to jest, weź mi wytłumacz, nie? No i mówię mu, że to jest gutacja. A on mówi, ale to po co? Nie? A może to psy zabije? Mówię, no nie powinno, tak? Bo to jest po prostu woda. To jest nadmiar wody, który się w roślinę nie wchłonął, ale roślina musiała pobrać tą wodę, co nie? I on mówi, jak to? To po co ona pobiera, skoro nie pobierze? Mówię, no słuchaj, mówię, po roślinie woda krąży całą dobę, tak? W nocy troszeczkę zwalnia, ale krąży, tak czy siak, co nie? No i mówię, no i to ma sprawiać nawodnienie liści, prawda? To ma też sprawiać schłodzenie się rośliny, bo roślina tak samo jak ty lubi się schłodzić. No i tutaj jest takie, w cudzysłowie, pocenie się. I to jest tak, jak ty w innych warunkach pogodowych się bardziej pocisz, a w innych się mniej pocisz, tak? No i ona robi to samo. No i on mówi, że co jej się nie podoba, nie? Ja mówię do niego, że warunki się jej nie podobają. On do mnie mówi, że warunki się nie podobają, niech Alicja zabiera to czym prędzej, jak się tu nie podoba, to wyjazd. Ja mówię, no słuchaj, być może wzrosła dużo bardziej wilgotność powietrza względem temperatury. Albo po prostu temperatura, tak, względem wilgotności powietrza, nie wiem, wzrosła czy zmalała, i mówię, i to tyle, tak? Mówię, wieczory są teraz bardzo zimne, bo to jest prawie 10, a nawet czasem 12 stopni różnicy, i mówię, to zapewne się roślince nie podoba, bo to jest zbyt duży rozstrzał, nie, temperatur. A wilgotność mamy dość sporą, także powinno być trochę cieplej, żeby nie było tej gutacji, nie? On mówi, że aha. I mówi, a to sprytna roślinka się tak klimatyzuje. Mówię, no tak, nie? No i on mnie pyta, czy wiecie, czy się krzywda zwierzętom nie stanie. Ja mówię, że raczej nie, bo to nie są soki z rośliny, tylko to jest po prostu nadmiar wody, w której jest być może trochę minerałów, tak? Chociaż nie sądzę, że aż tyle. I mówię, no to co najwyżej dostałyby jakieś troszeczkę może biegunki, ale no nie sądzę. Mówię, co one mają? Co się tobie wydaje, że one wskakują na blat i liżą liście, czy jak? Nie? A on mówi, no nie. Mówię, no to jak mają to spożyć, że tak powiem? No nie, to tą wodę z tych liści. Także rozbawił mnie po prostu. Niech Ala zabiera, jak mu się tu nie podoba, to wyjazd. Mówię, matko boska. Nie? No i takie są rozmowy z kimś, kto nie jest roślinny i tak wiecie, nie? On jakby się skupił, to by sobie to ze szkoły przypomniał, nie? Ale po co, nie? Ale po co? Lepiej zadać mi miliard pytań, nie? Ale chyba zrozumiał, także no. No. Zresztą wiecie, pytałam go w niedzielę, że może jednak podjedziemy do Alicji i zawieziemy te roślinki, co nie? A po prostu Ala jak będzie w środę, no to po prostu Ala będzie, nie? On mówi, nie, niech se stoją, zasadniczo to ja się już z nimi tam zaprzyjaźniłem, nie? No przecież one tam stoją od kiedy ja obcięłam szczyt, no nie? Także chwilę już tam stoją, już tydzień ponad, więc... to się nie... Szuka se miejsca na drzama. No mówię, ja się już tam zasadniczo zaprzyjaźniłem z nimi, rano z nimi kawę piję, piątkę zbijam. Mówię, no piątkę zbijasz, liście uszkadzasz, mówię, super, nie? No, także pan Paweł. No i co więcej? Więcej chyba już nic. Tak naprawdę. Ani z takich głupotek, ani z takich ciekawszych rzeczy. Nie wiem, co ja jeszcze robiłam. No pozbywałam się tej długiej pionowej. Pionowej doniczki poziomej, nie? Tej długiej, w której był po prostu ten glorek. No nie znalazłam na to miejsca. Totalnie, zupełnie. I nawet, wiecie, Pawła pytałam, gdzie ty byś to postawił? On mówi, że na zewnątrz. Ja mówię, durny, ale w mieszkaniu. No, jakby no nie znalazłam miejsca, więc stwierdziłam, dobra, pal licho, co nie? Mówię, wsadzę tego glorka po prostu w zwykłą doniczkę, niech on się tam na razie jakoś przemęczy, trudno. Tej donicy się pozbędę. Całe oczywiście podłoże umyłam na tyle, ile to było możliwe, bo ciężko było mi umyć aż tyle litrów karamzytu, więc to, co zrobiłam, to sobie przesypałam w 15-litrowe pudełko z Pepco.
To są te pudełka, które u mnie już widzieliście wielokrotnie, także to jest zwykłe 15-litrowe pudełko. Weszło prawie na full, także mam tam przynajmniej 15 litrów keramzytu w tym pudle. No i jakoś tam w tym pudle starałam się umyć, ale wiecie, no tam to jest prawie full. Więc wiecie, z wodą nie mogę przesadzić, bo wypływają mi kuleczki, no nie? Także trudno. Także umyłam ile się dało i teraz po prostu z tego pudełka będę sobie brać, myć i dopiero używać, nie? I jakoś to tam zużyję, nie? Keramzytu nigdy dość, keramzytu zawsze powinno być dużo. I mam dużo teraz, mam, tak. No, dobra, słuchajcie, więcej rewelacji chyba nie mam. Trochę żeśmy się pośmiali, trochę tutaj żeśmy zobaczyli, co mi się udało zrobić. Jakoś tam, no, półkę mam, półkę zdjęliśmy. Jak widzicie, tutaj też od półki zostały te poprzeczne, te. No, ale to jest jakby konstrukcja, więc jakby półka leży tam i lampa też leży tam. Tak, tylko zostawiliśmy te haczyki. Na wszelki wypadek, gdyby coś mi się, wiecie, uwidziało i nagle coś by mi się zmieniło, to Paweł mówi, ja zostawię te haczyki, żeby się nie powyginały. Mówię, zostaw, nie przeszkadza mi to. No, dobra. A teraz to już naprawdę kończyć będę. Mówię, w czwartek zobaczymy się albo z oczyszczaczem powietrza, z oczyszczaniem filtra, bo coś mi się gmyra w głowie, że to mogą już być 4 tygodnie. A jeśli nie, to zrobimy sobie przegląd tego, co ja tutaj nazmieniam. Ja wiem, że jest ciemno, ale to dlatego, bo za oknem jest ciemno, nie? No. Także, kochani, życzę Wam bardzo sympatycznego całego tygodnia, takiego, wiecie, ładnego, spokojnego, polski język trudny być, z bardzo sympatyczną pogodą, taką znośną. No i co, kochani, no i do zobaczenia w czwartek. Pa!